Witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Witamy na sesji pytań i odpowiedzi z naszymi ekspertami. Będzie to już ostatni punkt naszego dzisiejszego programu, naszej konferencji. I w tym czasie mamy godzinę czasu na odpowiedź na Państwa pytania o różnej tematyce, a na te pytania będą odpowiadali doktor Edyta, która była z nami i miała już dwa wykłady, Edyta Żyła-Kania, psycholog, doktor nauk społecznych, również pani Izabela Budzyńska, która też miała dzisiaj dwa wykłady, pedagog, psychoterapeuta, i pan Paweł Zagożdżon, lekarz, psychiatra, który również miał dwa wykłady w ciągu dnia. Serdecznie również zachęcamy i zapraszamy, żebyście państwo oglądali te wykłady, które będą dostępne za parę dni na kanale Nadzieja TV. A teraz mamy już czas na pytania i razem z Beatą będziemy zadawały pytania naszym gościom, ekspertom. Ja również pragnę podziękować Państwu za uwagę i za każde pytanie, które napłynęło. Pierwsze dotyczy diagnozowania, robienia testów psychologicznych. I pytanie, czy warto robić testy psychologiczne, na przykład takie, które są dostępne w internecie? Oczywiście testy psychologiczne są bardzo istotnym takim narzędziem do pracy psychologów i zapewne bardzo często warto z nich korzystać. I psychologowie korzystają z tych narzędzi. Polecam jednak kontakt raczej z profesjonalnymi placówkami, które wykonują tego rodzaju badania. Badania, które są dostępne w internecie, raczej traktowałabym jako pewnego rodzaju taką, może za dużo powiem, jak powiem, że zabawę, może coś o nas też mówią, natomiast nie jest to narzędzia, nie są to narzędzia diagnostyczne, czyli nie są opracowane pod względem takim metodologicznym, statystycznym w sposób na tyle profesjonalny, żeby na podstawie takiej diagnozy na przykład rozpoczynać leczenie. Także moim zdaniem można, oczywiście każda droga, która prowadzi do pogłębienia samowiedzy, jest cenna, natomiast pamiętajmy, że diagnozę profesjonalną niech wydają te osoby, które mają do tego odpowiednie przygotowanie merytoryczne, czyli jeżeli chodzi o testy psychologiczne, psychologowie, natomiast jeżeli chodzi o diagnozę zaburzeń, psychiatrzy. A jeżeli się wykona taki test psychologiczny w internecie, to na co zwrócić uwagę? To znaczy, to zależy od testu. Trudno mi powiedzieć, który test jest profesjonalny mniej lub bardziej. Myślę, że zawsze to jest, tak jak mówię, pewne źródło samowiedzy i pewnie warto zawsze czegoś nowego się o sobie dowiedzieć. Może to będzie początek jakiejś refleksji, może początek pracy nad sobą, może zachęci do tego, żeby wybrać się do psychologa lub psychoterapeuty, więc czemu nie? Natomiast jednak tutaj przywiązywałabym dużą wagę do profesjonalizmu osób, które diagnozy stawiają. Bardzo dziękuję. W czasie wykładów tutaj padło parę razy, padła informacja, że świat wirtualny i to, gdy dzieci spędzają dużo czasu w świecie wirtualnym, przy komputerze, ze smartfonem i tak dalej, negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. I to wiemy. To teraz pytanie, to w jaki sposób z jednej strony zminimalizować negatywne skutki tego świata wirtualnego, ale z drugiej strony kompletnie nie odciąć dziecka, no bo wiemy, że nawet w szkole dzieci bardzo często już teraz chodzą do szkoły, odrabiają lekcje na komputerze, szukają informacji w komputerze, więc nie możemy ich odciąć, ale co możemy zrobić, żeby te negatywne skutki zminimalizować? Trudne pytanie, bo być może jest jakiś taki zdrowy czas używania internetu, jakiś taki złoty środek i jakiś zakres warto rekomendować, wyjaśnić dzieciom, ile można, i że internet powinien być używany również do rozrywki, ale również do korzystania z tych zasobów, które są wiarygodne, rzetelne, jeśli chodzi o zdobywanie informacji, aspekty edukacyjne i dla małych dzieci przede wszystkim chyba jednak pod nadzorem. I na pewno nie jest dobrą postawą takie radykalne zakazywanie, bo z tego czasem może być więcej szkody niż pożytku. No to oczywiście wymaga jakiegoś wyczucia i umiejętnego wyznaczania granic w tej relacji z dzieckiem.
No, to pewnie takie umiejętności podczas psychoterapii udaje się u rodzica wytworzyć. A do tego jeszcze zadam pytanie może takie trudne dla wielu rodziców. Czy istnieje taki wiek, do którego powinniśmy jednak wstrzymywać się w ogóle z dostępem do świata wirtualnego dla dzieci? Bo w szkole jest trudniej, bo dziecko jakby jest już nawet przez system edukacji zmuszone do tego, żeby w tym internecie być, ale przecież w przedszkolu, w żłobku wcześniej nie musi. Czy są jakieś takie badania, które mówią, że na przykład najlepiej, gdy dziecko do roku 7 lub 5 w ogóle nie ma do czynienia ze światem wirtualnym? Ja nie znam takich badań. Mhm. Pewnie im później, tym lepiej. Natomiast nie będzie dobrym pomysłem, jak słyszy się, że rodzic, żeby mieć trochę świętego spokoju, daje małemu dziecku tablet, tak, z filmikami czy z jakimiś grami. To chyba nie jest dobry pomysł, żeby tak zbyt pochopnie te czynności wychowawcze zastępować urządzeniami elektronicznymi. No ja spotkałam się chociażby z takim rodzicem, który chlubił się tym, że jego 3-letnie dziecko już zaczyna programować w jakimś tam super programach, jakby będąc dumnym z tego, że dziecko jest takie inteligentne. Czy faktycznie to świadczy o inteligencji? No pewnie w jakimś wymiarze tak, ale emocjonalne aspekty rozwoju dziecka no, mogą jakby realizować się, czy realizują się pewnie w oderwaniu od tego, czym jest inteligencja, prawda? Jakaś tam umiejętność logicznego myślenia, czy sposobu obsługi urządzenia elektronicznego, bo wszyscy wiemy, że nasze dzieci mają lepszą sprawność niż my w tym aspekcie. Więc nie ma się co cieszyć. Chyba bardziej i lepiej zaopiekować się tym komfortem, tym zdrowiem psychicznym, niż tą umiejętnością klikania na komputerze. Tutaj ważny jest ten aspekt potrzeb, czego dziecko tak naprawdę potrzebuje i to małe dziecko, czy ono potrzebuje tego programowania, czy to jest jakaś jego głęboka potrzeba? Pewnie nie, więc pewnie głębszą potrzebą jest przebywanie i spędzanie czasu z rodzicami. I tutaj jest jeszcze jeden taki aspekt, na który gdzieś chciałabym chyba zwrócić uwagę, że akurat jeżeli chodzi o dzieci i o relacje rodziców z dziećmi, drogowskaz powinien chodzić drogą, którą wskazuje. Więc rodzic, który cały czas wolny skroluje telefon, przygląda coś, będzie uczył tego dziecko. Ja bym jeszcze do tego dodała, że z jednej strony powinno się dzieci od początku jednak uczyć tego świata cyfrowego, bo taka jest dzisiaj rzeczywistość, więc żeby później to dziecko nie czuło się wykluczone jakoś cyfrowo, wręcz pewnego rodzaju funkcjonowanie już jest od najmłodszych lat w jakiś sposób warunkowane tym światem wirtualnym, ale tak jak tutaj właśnie Państwo zwrócili uwagę, ważne, żeby to zetknięcie ze światem wirtualnym nie zastępowało rzeczywistych relacji. Przede wszystkim z rodzicami. Ja tylko chciałem taką uwagę odnośnie tego świata cyfrowego w diagnozowaniu. To pierwsze pytanie, bo to też jest ciekawe. Oczywiście test, który pewne aspekty psychologiczne pokazuje temu, kto ten test rozwiązuje, nie jest niczym złym, ale jeśli mielibyśmy używać jakichś metod elektronicznych do diagnozowania chorób, no to jest bardzo, że tak powiem, podejrzane i niebezpieczne, bo to musi być narzędzie, które jest zwalidowane, które charakteryzuje się jakąś rzetelnością diagnostyczną i zwykle powinno to być przy właśnie profesjonalnej współpracy i wyszkoleniu lekarza. Bo co z tego wynika, że coś się stwierdza u siebie, tak? Taki test. To co, że ktoś jest chory? No a jeśli jest chory, to są z tym związane jakieś zagrożenia? Czy musi brać leki? Także czasem test, który pokazuje na istnienie jakiegoś zaburzenia, może przynieść więcej szkód niż pożytku. Więc to w tym sensie nie oddawalibyśmy narzędzi diagnostycznych tak ludziom bez oceny i nadzoru, tak bym powiedział. Zwróciliście Państwo uwagę na terapię, która jest istotna w różnych formach zaburzeń. I padło takie pytanie, co zrobić, jeżeli terapia kilkumiesięczna nie pomaga. Rodzice mogą zauważyć, że dziecko pracuje z psychoterapeutą czy z psychologiem, a jednak nie widać takich
zmian, które rodzic być może oczekiwałby po pracy z dzieckiem. Czy to znaczy, że dziecko nie chce współpracować? Czy to znaczy, że terapia jest nieskuteczna? Czy dany psycholog, czy psychoterapeuta faktycznie może nie pomóc dziecku i trzeba zmienić właśnie psychologa, psychoterapeutę? Jakie jest wasze zdanie, jeżeli faktycznie nie widać jakichś konkretnych efektów, a może to jest jednak za krótki czas, by oceniać? Myślę, że to jest pytanie, na które nie sposób jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo pytanie, co rodzic uważa za nieskuteczną psychoterapię, jakie efekty chciałby otrzymać, w jakim czasie. Często są to nierealistyczne oczekiwania, właśnie dlatego, że jakieś zaburzenia tworzyły się przez lata. To nie jest zwykle kwestia tygodnia czy dwóch, tylko długiego czasu, jakichś predyspozycji biologicznych, predyspozycji osobowościowych, całego procesu wychowania i funkcjonowania w rodzinie. Więc nie jest to zapalenie płuc, które da się wyleczyć antybiotykiem. To wymaga czasu. Mhm. Podstawą relacji terapeutycznej jest relacja z terapeutą. W wielu różnych nurtach terapeutycznych i do jej wytworzenia, do takiego zaufania, żeby dziecko było gotowe mówić o tym, co tak naprawdę się z nim dzieje, często trzeba czasu. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, to nie jest dorosły człowiek, który racjonalnie sobie w stanie jest wytłumaczyć, że teraz to ma mówić o wszystkim, tylko to jest dziecko, gdzie tego zaufania nie ma się na starcie, że trzeba je sobie po prostu wypracować i to zwykle długo trwa. Ale warto też powiedzieć, że nie każdy nurt terapeutyczny będzie odpowiedni dla danego dziecka, że być może inny nurt terapeutyczny byłby bardziej odpowiedni. No a czasem może być tak, że dziecko z danym terapeutą tej relacji nie jest w stanie nawiązać i wtedy warto się zastanowić nad zmianą. Więc tu jest wiele różnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Czy to psychoterapeuta, czy psycholog jakby sugeruje, że warto skorzystać powiedzmy z porady innej osoby? Czy to rodzic w zasadzie sam gdzieś diagnozuje, że z tym dzieckiem jednak jest jednak potrzeba większej pracy? Jak to jest tak w praktyce? Bo jesteście osobami, które pracują z dziećmi i młodzieżą. Czy rodzic, który przychodzi z takim dzieckiem, ma już konkretne oczekiwania, że w ciągu powiedzmy miesiąca zróbcie, tak mogę brzydko powiedzieć, porządek z tym dzieckiem. To może tak bardzo mocno powiedziane, ale czy rzeczywiście rodzice, którzy przychodzą z prośbą o pomoc do specjalistów, czy mają takie oczekiwania, że to dziecko otrzyma tą pomoc tak szybko? Niektórzy pewnie mają i nawet je komunikują, ale też nie wszyscy, więc tutaj trudno jakąś generalizację. Natomiast to już jest kwestia pracy też. Praca z dzieckiem, ona nie może ograniczać się wyłącznie do pracy z dzieckiem. Musi być w przypadku osoby nieletniej kontakt mimo wszystko z rodzicami i gdzieś na początku to powinno być ustalone, jakie oczekiwania ma rodzic. Weryfikacja tego, czy te oczekiwania są możliwe do spełnienia, bo właśnie czasem mogą nie być w takim wymiarze, jakby sobie rodzic wyobrażał czy oczekiwał i że to wymaga jednak dialogu. Ale też warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo często rodzice nie są świadomi, do kogo zwrócić się po pomoc. Tymczasem, no, tak jak mówiłam na jednym z wykładów, są takie trzy role. Lekarza psychiatry, psychoterapeuty i psychologa. I psycholog zapewnia wsparcie wtedy, kiedy problemy nie są bardzo nasilone. Natomiast psychoterapeuta i lekarz psychiatra wchodzą wówczas, kiedy wymagane jest leczenie. Kiedy jest jakiś proces chorobowy w obrębie procesów psychicznych. I wówczas już potrzebne jest leczenie. I czasem może być tak, że rodzic nie wiedząc, trafia tam, gdzie w danym momencie nie powinien. I teraz to oczywiście powinno leżeć po stronie specjalisty, żeby specjalista wytłumaczył, co będzie najlepsze dla dziecka. Jeżeli uzna, że nurt, w którym on prowadzi terapię, jest dla dziecka nieodpowiedni, to wyobrażam sobie, że to jest jego rola, żeby powiedzieć o tym rodzicowi, żeby postarał się znaleźć albo wręcz polecić mu inną formę pomocy. A jakim
Proszę, Edytko. Jeszcze chciałabym dodać, że kilkumiesięczna psychoterapia to wcale nie jest długa psychoterapia. W zależności oczywiście od tego, od czego zaczynamy, prawda? Jakiego typu zaburzenie, czy jakiego typu problemy sprowadzają dziecko do psychoterapeuty, jakimi metodami pracuje psychoterapeuta, ale generalnie to wcale nie jest długo. Także czasami nawet potrzeba kilku lat pracy. A jakie mogą być takie skuteczne blokady dobrej terapii, skuteczne przeszkody, że terapia tak naprawdę nie działa? Pomimo wysiłków ze strony psychoterapeuty i pomimo zaangażowania dziecka na przykład. To też chyba trudno jednoznacznie powiedzieć, czy dać jakąś taką prostą odpowiedź. Myślę, że wiele różnych czynników, tak jak w relacji między ludźmi, ważne jest to, czy terapeuta ze swoim pacjentem nawiąże dobry kontakt. Profesjonalizm oczywiście psychoterapeuty, nurt dany, w którym psychoterapeuta pracuje, czy będzie właściwy dla danej osoby i dla danego zaburzenia. Nie zawsze tak jest, że określona szkoła psychoterapii jest właściwa dla kogoś, kto się zgłasza. Może lepiej go przekierować do kolegi, koleżanki, więc to myślę, że tak. Też kwestia otwartości osoby, która przychodzi na terapię i zdefiniowania sobie celów, jakie się chce osiągnąć. Więc myślę, że trudno na takie pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. W farmakoterapii no to jest tak zwany brak współpracy, prawda? Czyli lek ma być brany raz dziennie w takiej dawce i jeśli nie jest brany, no to wtedy nie ma prawa on działać, prawda? Jeśli w tej konfiguracji rodzinnej czynnik, który jest przyczyną cierpienia tego dziecka, nadal jest, nie wiem, pijący ojciec albo postawa matki dyskryminująca, no cokolwiek, jeśli nadal to się utrzymuje, no to pewnie ten brak efektywności nadal będzie taki, prawda? Albo przeformułowanie tej terapii na wzmocnienie odporności tego dziecka. Więc tych przyczyn może być bardzo dużo. Ja mam takie poczucie, że my możemy próbować pomóc dziecku. Często przy jego zaangażowaniu, przy jego chęci współpracy i przy naszym zaangażowaniu my możemy to osiągnąć. Tylko trzeba pamiętać, że dziecko wraca do tego samego środowiska, w którym to, co spowodowało wystąpienie u niego trudności, dalej trwa. I w tym momencie bez współpracy rodziny, bez terapii rodzinnej, która uwzględni ten aspekt, nie będziemy w stanie skutecznie pomóc dziecku, bo ono nadal jest zależne od rodziców. Czyli tak naprawdę z tego, co słyszę, to często wręcz cała rodzina powinna wejść w terapię, a nie tylko dziecko. Niestety tak. A czy polecilibyście, jeżeli przyczyna pewnych zaburzeń psychicznych leży w otoczeniu, w najbliższym otoczeniu, ale nie w rodzinie, ale na przykład w szkole, czy polecilibyście zmianę szkoły jako wsparcie terapii, czy raczej trwanie w tym samym środowisku? To jest bardzo indywidualna sprawa. W ogóle trudno tutaj mówić o jakimś jednym sposobie, dlatego że jeżeli są to trudności, z którymi dziecko jest w stanie sobie poradzić przy odpowiednim wsparciu, to prawdopodobnie pozostawienie go w szkole i poradzenie sobie z tą sytuacją wzmocniłoby go. Tylko że czasem bywają sytuacje, w których my nie mamy możliwości jakby takiego, nawet przy maksymalnym wsparciu dziecka, nie mamy możliwości zaradzenia pewnym problemom, kiedy jest na przykład bardzo głęboka przemoc w szkole, z którą szkoła sobie nie radzi, więc w tym momencie zabranie dziecka będzie sposobem na uratowanie go. Więc trzeba zawsze głęboko wyważyć, co będzie lepsze i warto wtedy właśnie skorzystać też ze wsparcia, ponieważ warto pamiętać, że wysłanie dziecka do psychologa, czy pójście w ogóle razem do psychologa, czy do psychoterapeuty, nie jest od razu sygnałem, że dzieje się coś złego w rodzinie. Czasem po prostu jest to poszukiwanie lepszego rozwiązania, na które być może my jako sami nie jesteśmy w stanie wpaść. Tutaj została wspomniana przemoc w szkole jako pewien czynnik, który wywołuje różne zaburzenia. Mamy takie pytanie związane z przemocą w rodzinie, co jest ostatnio bardzo nagminnym takim zjawiskiem. I teraz kwestia tego, że dziecko jest w
wychowywane, przebywa w takiej rodzinie przemocowej, jak to może wpłynąć na pewne zaburzenia psychiczne u dzieci? Na pewno wpływa, wiemy o tym, prawda, ale w jaki sposób teraz no, objąć terapią całą rodzinę, która być może nie do końca ma też i takie przekonanie, że wywołuje w ten sposób cierpienie u dziecka. No, musi być na pewno wola tej rodziny, jeżeli ma podjąć dobrowolnie terapię, no chyba, że już w grę wchodzą środki prawne. Natomiast jeśli nie ma takiej na przykład decyzji sądu, która by dotyczyła jakoś tej rodziny, czy też, nie wiem, nie jest pod opieką kuratora na przykład jakaś rodzina, no to musi być wola tej rodziny. A z tym, jak wiemy, jest trudno, dlatego że jednak w wielu rodzinach, do których dochodzi do przemocy, jest bardzo silny opór przed tym, żeby tę przemoc przemocą nazwać. Także bardzo trudna sytuacja, a z kolei jeżeli dziecko doświadcza przemocy, to tak jak dzisiaj mówiliśmy praktycznie na wszystkich naszych wystąpieniach, mówiąc o zaburzeniach, to przemoc powoduje nie tylko zaniżoną samoocenę, ale też poważne zaburzenia psychiczne. Także jest, a zwłaszcza przemoc w rodzinie, bo tutaj to dziecko jest narażone w sposób stały i codzienny na przemoc ze strony najbliższego opiekuna. Więc jest to najbardziej traumatyzująca forma przemocy. Tutaj jest wymagana też taka czujność no, wszystkich tych, którzy mają do czynienia z takim dzieckiem, nauczyciele, lekarze w takiej rutynowej opiece. I zdarza się, że sąd rodzinny jest powiadamiany o takiej sytuacji. Mm-hmm. To jakby no, jedyne wyjście przy braku współpracy ze strony rodziny. Właściwie możemy powiedzieć, że dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie, same stają się sprawcami przemocy. Albo stają się ofiarami tej przemocy na przykład rówieśniczej, bo do tego są przyzwyczajone. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest to, że tak jak koleżanka powiedziała, że jest to przemoc doświadczana codziennie, stale, czy w jakichś regularnych odstępach czasu, to przede wszystkim jest to przemoc, od której nie ma ucieczki, bo nie ma dokąd pójść. I dlatego to jest tak traumatyzujące dla dziecka. Jest w ogóle coś takiego, co nazywa się kompleksem PTSD, czyli takim kompleksowym zaburzeniem posttraumatycznym. I ono wbrew pozorom nie dotyczy właśnie jakichś szczególnych wydarzeń, tylko ono dotyczy traumy w wyniku pozostawania w relacji. I dotyczy właśnie relacji dziecka w środowisku rodzinnym. Jak mówimy o przemocy, to bym jeszcze zwróciła trochę więcej uwagi na przemoc taką psychiczną, emocjonalną, która często jest jakoś pomijana. Nie tylko przemoc fizyczną, ale też przemoc psychiczną. Często się to dzieje też w rodzinach uznawanych za wzorcowe, że wszystko działa przecież bardzo dobrze, gdzie tam jakiś kurator, sąd czy ktokolwiek, po prostu wzorowa rodzina, a tymczasem okazuje się, że relacje są poważnie zaburzone, zbyt duża presja wywierana na dzieci, czy też angażowanie dzieci w konflikty, to też mówiłam o parentyfikacji, może sama w sobie nie jest przemocą, ale też przemoc gdzieś może się w takich sytuacjach też pojawić. Myślę, że bardzo ważne jest w ogóle zdefiniowanie przemocy w rodzinie, czym ona jest, bo właśnie jest nie tylko fizyczna, ale na przykład warto sobie uświadomić, że karanie dziecka milczeniem, obrażanie się na dziecko też jest formą przemocy, bo jeżeli pomyślimy sobie o tym w kategorii przywiązania i tworzenia tych relacji przywiązania, to jest to bardzo agresywne i bardzo odrzucające zachowanie, które jest zachowaniem przemocowym. Tu mówimy o takich bardzo poważnych sprawach, bo przemoc jest niezwykle poważna i niezwykle niebezpieczna. Natomiast w czasie Państwa wykładów też było sporo mówione o takiej presji na dzieci, presji ucz się lepiej, miej stopnie, porównania z innymi dziećmi, z innymi uczniami. I już wiemy, że jest to niebezpieczne, ale bardzo często, no ja też jako rodzic, mogę chcieć dobrze dla mojego dziecka i wydaje mi się, że jego dobre wykształcenie będzie dla niego dobre, więc na co uważać? Na co uważać, że jeżeli chcemy dobrze dla dziecka, chcemy, żeby się dobrze uczyło, ale też nie chcemy no, wywołać żadnych zaburzeń psychicznych u tego dziecka. Na co powinniśmy uważać?
chyba trzeba też jako rodzic sobie realistycznie zdawać sprawę z możliwości, jakie dziecko może tutaj zrealizować jako no, ktoś w tym systemie edukacyjnym, że być może nie da rady mieć najlepszych stopni, tak? I te oczekiwania powinny być no, w tej perspektywie, do czego jest zdolne dziecko, prawda? Na ile ta jego systematyczność może być poprawiona, a na ile jego te zdolności poznawcze faktycznie uprawdopodobniają to, żeby miał bardzo dobre stopnie i żeby dostało się dziecko do najlepszej szkoły, a tak nie zawsze jest. Nie zawsze jest to możliwe. Myślę, że też to, żeby dziecko czuło, że nie będzie kochane tylko dlatego, że będzie miało dobre stopnie albo coś osiągnie. Bo jeśli dziecko się kocha mimo wszystko, doceniając jego wysiłki, to myślę, że ono się będzie jeszcze bardziej mobilizować i przy założeniu, że są to realne oczekiwania, to będzie osiągało cele, które są dla niego możliwe. Natomiast jeśli mamy naprawdę zmotywować, to myślę, że w taki sposób właśnie, żeby ono czuło się kochane i akceptowane. Czyli akceptacja dziecka pomimo wszystko. Ale bezwarunkowa miłość. Bezwarunkowa miłość, ale też taki szacunek dla niego jako osoby. Bo ono może mieć zupełnie inne zainteresowania i może być przejawiać talent w kierunku tańca i nigdy nie zostanie genialnym informatykiem. Ale być może, gdyby mu umożliwić wykształcenie w kierunku tańca, to być może stałoby się najbardziej znanym tancerzem na świecie. I myślę, że to jest ważne też. Jeszcze odnośnie tej presji do osiągnięć i pogoń za sukcesem, bo zwróciliście również uwagę na to, że tak naprawdę ta pogoń za sukcesem zaczyna się już w dzieciństwie. Znamy takie obrazki, jak kilkuletnie dzieci mają szczelnie wypełnione grafiki. Po lekcjach jeszcze lekcja muzyki, angielski, tenis i tak dalej. Mówi się, że super rodzice chcą mieć super dzieci. No i faktycznie dziecko jest pod taką presją, prawda? Ja mam takie pytanie, czy można motywować dzieci bez wywołania presji? Nawet należy. Właśnie, należy, ale jak to tak, zrobić? Tak zrobić? Jeśli chodzi o zainteresowania, to myślę, że należy za dzieckiem podążać trochę, pokazywać mu różne możliwości, pokazywać, a dać mu możliwość wyboru. Tak jak mówiłam też w swoim wystąpieniu, że czasami rodzice się niecierpliwią, że dziecko no już grało na fortepianie, w piłkę, coś tam jeszcze i wszystko nie. Ale ono szuka, ono się uczy świata, uczy się siebie i jeszcze nie wie, czy będzie właśnie pianistą, czy będzie piłkarzem, czy lekarzem, więc po prostu eksploruje. I warto za tym podążać, ale też być takim trochę mentorem dziecka, czyli pokazywać mu różne możliwości. Nie stać z boku i nie być obojętnym, nie skazywać go tylko na komputer, internet, ale też pokazywać, jakoś współuczestniczyć w poznawaniu świata. Teraz bardzo dużo takich możliwości. Są świetne centra nauki na przykład, które można zwiedzać. Można razem wykonywać najróżniejsze rzeczy, nie wiem, gry, eksperymenty naukowe. No najróżniejsze tutaj są możliwości, więc pokazywać dziecku, ale myślę, że dalej za nim nadążać. Natomiast wypełnianie mu grafików po brzegi moim zdaniem nie jest dobrą strategią. Nikt z nas chyba nie lubi, a już dziecko tym bardziej ma prawo do tego, żeby mieć trochę czasu też wolnego, też czasu na relaks. Bo właśnie nadmiar zadań też powoduje na przykład stany lękowe, czy może prowadzić do depresji. Więc to na pewno nie jest dobra droga. Przeładowanie kalendarza dziecku. Dziecko też powinno mieć prawo się ponudzić. Bo i to jest zdrowe. Z nudy, tak. Z nudy biorą się też różne pomysły. Gdzie budzi się kreatywność. Dziecko nie musi podejmować decyzji na tym etapie, tak? Ma czas. No zazwyczaj to na tym etapie, kiedy dziecko no, ma możliwość rozwoju, to rodzic bardziej narzuca mu, gdzie co ma robić, prawda? A faktycznie może być taka sytuacja, że dziecko, tak jak powiedzieliście, będzie przeciążone nadmiarem różnych obowiązków w ciągu dnia
A później na relaks brakuje tego czasu, tak? Więc... Ja myślę, że nawet takim ryzykiem jest to, że dziecko z narzuconymi wymaganiami ze strony rodzica nie ma czasu wymyśleć, pomyśleć, czy znaleźć czegoś, co sam lubi. I potem jest problem, nic mnie w życiu nie interesuje, no bo zawsze robiłem to, co ktoś inny chciał i nie miałem czasu zająć się swoimi zainteresowaniami. A ja mam jeszcze takie pytanie, które też otrzymaliśmy, no myślę trudne, ale zadam. Dziecko 10 lat odczuwa ciągłe zmęczenie, brak energii. W wolnych chwilach najczęściej i najchętniej ogląda bajki. Czy to już jest powód do niepokoju, czy już powinniśmy coś zrobić? Co rodzic powinien zrobić w tej sytuacji? No to pozostaje pytanie, co to znaczy ciągle. I ile ma tych zadań i takie realistyczne spojrzenie na to, co się dzieje. I chyba w pierwszej kolejności no, wykluczenie też przyczyn medycznych, dlatego że czasem niedoczynność tarczycy może być efektem, może dać efekt takiego zmęczenia na przykład. Więc zanim zaczniemy się martwić, trzeba by było dokładnie sprecyzować, co to znaczy, że dziecko jest zmęczone. Czyli jednak udać się po prostu do lekarza, nawet tego lekarza pediatry w pierwszym miejscu. Niekoniecznie właśnie pierwsza myśl, jaka powinna być, to, że problem ma naturę psychiczną, prawda? No bo tak jak też wspominałem w swojej wypowiedzi wcześniej, no co z tego wynika, na ile to funkcjonowanie dziecka przekłada się na coś, co nas martwi. Może tak lubi po prostu, tak? No chyba, że nie jest w stanie chodzić do szkoły i te wyniki nauki są bardzo złe. Chyba, że właśnie jakieś takie medyczne aspekty związane z przyrostem masy ciała, czy badania laboratoryjne będą złe. No to jest dopiero początek myślenia o tym, czy coś złego się dzieje z dzieckiem i pewnie najlepiej rozpocząć od takiej próby medycznej diagnozy. Mhm. Czy poradzilibyście również badania krwi, jakieś inne właśnie, żeby sprawdzić stan zdrowia dziecka? Myślę, że takie decyzje powinien podejmować lekarz pediatra. Mhm. A jakie badania, co po wywiadzie odpowiednim, który zrobi? Tak, bo nie ma jakiegoś takiego przesiewowego badania. Po prostu dokładnie tak, musi zbadać dziecko. I po dokonaniu tej oceny najbardziej prawdopodobną strategię diagnostyczną by podjął albo by wykluczył jakieś główne medyczne problemy. I pewnie najlepiej zrobić jest to jak najszybciej, żeby się nie zamartwiać, ale od razu zaadresować problem. Ale też warto na jedną rzecz zwrócić uwagę, że dziecko spędza w szkole po często 8 godzin. Wraca do domu i ma wtedy jeszcze mnóstwo zajęć do zrobienia, bo trzeba odrobić lekcje, są jakieś projekty do przygotowania. A dorosły, jak po 8 godzinach kończy pracę, wraca do domu i jeżeli nie chce, nic już nie musi robić. My bardzo często patrzymy na dzieci bez tego aspektu, że one de facto pracują niemalże w całym czasie, kiedy nie śpią. Że ciągle mają coś do robienia, albo mają przynajmniej tą świadomość, że muszą jeszcze coś zrobić. No, wystarczy sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby żona po 8 godzinach pobytu w pracy wracała do domu, a mąż od wejścia by ją pytał, jak było w pracy, czy zrobiłaś jej wszystkie zadania, a miałaś jeszcze przygotować ten raport, to jedz obiad, myj ręce i siadaj do pracy. A to jest to, co my robimy swoim dzieciom. Ja bym jeszcze tutaj dodała, że warto może z tym dzieckiem porozmawiać też, albo pobyć z nim po prostu. Oczywiście nie wiem, jaka jest sytuacja tego konkretnego dziecka i tej osoby, która zadała to pytanie, bo być może tak się dzieje. Ale myślę, że czasami taka dobra więź rodzinna, stworzenie fajnego klimatu rodzinnego, żeby się dziecko dobrze poczuło, może je otworzyć. O ile oczywiście nie są to przyczyny medyczne, o których mówiliśmy. Z badań wynika, że co 7-8-latek jest niezadowolony ze swojego życia, podobnie jak 13% nastolatków. Jak do tego doszło? Chociaż podczas tej konferencji mówiliśmy sporo, że dzieci przestają odczuwać zadowolenie z życia. Chociaż na ogół może tak być, że rodzice starają się stworzyć im raczej takie dogodne warunki do rozwoju. I jak do tego doszło? Czy rzeczywiście świat mediów tak wpłynął? Czy
pandemia COVID-19, że jest taki duży odsetek młodych osób dorastających, że są niezadowolone z życia? Trudne pytanie, bo pewnie podobne statystyki mogłyby być w odniesieniu do dorosłych. Też nie wszyscy byliby zadowoleni z życia, ale niewykluczone, że ta obecność mediów społecznych w internecie, to nieustanne porównywanie się i presja na wynik, być może w szkole i być może też po części z naszej winy, w sensie, że rodzice, prawda, jakby są sprawcami tej presji. Wszystko po trochu. Myślę, że też presja na wygląd, zwłaszcza w przypadku kobiet, dziewczynek ma znaczenie, że promuje się pewnego typu wygląd i to jest taka naprawdę nachalna promocja, że jest mało, przywiązuje się wagi do innych wartości niż tylko wygląd. Mniej teraz też czasu się poświęca po prostu relacjom. Kiedyś dzieci więcej czasu spędzały po prostu ze sobą. Już poza w ogóle nawet nie spędzały wakacji za bardzo z rodzicami. Teraz z rówieśnikami spędzają bardzo mało czasu. Przenoszą się do świata wirtualnego, który no nie daje tej satysfakcji z życia, bo jednak jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy tych relacji. Myślę, że też od strony duchowej, jakiejś wartości, to też te znaki drogowe, o których mówiłam. Jeżeli wiadomo, o co chodzi, czynienie dobra daje wielką radość, jeżeli człowiek się czuje potrzebny. Młodzi ludzie na przykład bardzo chętnie się angażują w wolontariat. Też miałam czas działalności społecznej, dość intensywnej i współpracowałam z młodymi ludźmi. Oni byli przeszczęśliwi, gdy mogli coś dla kogoś zrobić. I to od razu zmieniało ich sposób widzenia siebie, ich sposób widzenia świata, otoczenia, gdy czuły się potrzebne. Więc myślę, że czasami można też dziecku pomóc poprzez takie pokazanie, a może chciałbyś coś porobić dla innych. Ja bym do tego zachęcała. Myślę, że to może być bardzo dobre. Pewnie też, jeśli mowa o poprawie tej sytuacji, no, umiejętność i zdolność do docenienia tego, co się ma w tej rodzinie, w której się jest. I te relacje, które się ma, żeby je no, pielęgnować i żeby rodzina wspierająca, rodzice, którzy potrafią to uwypuklić i pokazać temu dziecku, że to, co mamy, to, co jest naprawdę fajne. Ja bym chyba dodała też jeszcze do tego właśnie, już mówiliśmy o tym nieraz, to poczucie akceptacji. Jeżeli młody człowiek jest akceptowany i lubiany przez kogoś, to życie będzie po prostu takie atrakcyjniejsze. Jeżeli ktoś się czuje wykluczony na zewnątrz, to też wybrzmiało w waszych prezentacjach. I jeżeli jeszcze do tego czuje się zawadą w swojej własnej rodzinie, No to nie dziwię się, że takie poczucie może powstać. Ponadto konflikty między rodzicami, czy też rozbite rodziny. Nieodpowiednie przygotowanie dziecka na przyjście na świat kolejnego dziecka. Może powodować też duże takie kryzysy. Porównywanie dzieci, że jest lepsze lub gorsze od brata, siostry. Także unikanie jakichś takich zachowań też może wpłynąć pozytywnie na dzieci. Kolejne pytanie mam z obszaru depresji, ale tu na temat depresji już było dużo mówione, ale jest takie pytanie znowu, chyba trudne. Jak długo wychodzi się z depresji i z zaburzeń lękowych? Różnie. Różnie. To właśnie zależy od tego wstępnego stanu klinicznego, jak bardzo nasilone są te objawy lękowe, objawy depresyjne. Jak duże są te czynniki obciążające, prawda? Więc w takim dobrym scenariuszu to może u dzieci w niepowikłanej sytuacji 2 miesiące, 3 miesiące, prawda? A bywa tak, że to jest naprawdę przewlekłe leczenie z nawrotami. Więc trudno tutaj tak uśrednić ten efekt. Pytanie dotyczące zaburzeń lękowych. Jakie rodzaje zaburzeń lękowych najczęściej występują u nastolatków? Jakie są też przyczyny? Chociaż sporo powiedzieliśmy tutaj, ale gdybyśmy mieli jeszcze raz jakby tutaj podsumować pewne istotne kwestie dotyczące tych zaburzeń lękowych i na czym polega leczenie zaburzeń lękowych? Najbardziej rozpowszechnionym w tej chwili jest chyba fobia społeczna właśnie. Tak pokazuje, że to około 14, niecałe 14%
czyli taki lęk przed kontaktami z innymi ludźmi. I to się absolutnie nasiliło po okresie pandemii, kiedy dzieci były odcięte, zamknięte, kiedy nie miały ze sobą takiego bezpośredniego kontaktu. Rzeczywiście jest jakoś chyba wzmożony wzrost takich zaburzeń lękowych u młodzieży. A jak rozpoznać to zaburzenie lękowe? W momencie, kiedy dziecko właśnie jest odizolowane od społeczeństwa, czy ten sygnał, że ono nie chce wychodzić do rówieśników, jest wystarczającym sygnałem dla rodziców? Myślę, że to jest taki pierwszy element, który pokazuje, że dziecko unika tych kontaktów społecznych, bo one nie muszą być tylko rówieśnicze. To może być niechęć do wyjścia do sklepu, niechęć do zamówienia sobie jedzenia w restauracji samemu. To jest dużo małych sygnałów, które będą świadczyć o tym, że się taka fobia społeczna rozwija. I to, co warto powiedzieć, że ona, jak każde zaburzenie lękowe, ona będzie się rozwijać i będzie się robić coraz silniejsze. Więc warto zwracać uwagę na te drobne rzeczy, ale gdzieś na początku zacząć od rozmowy z dzieckiem. Jeżeli to nie jest jakoś bardzo nasilone, to gdzieś ta rozmowa z dzieckiem, ten dobry kontakt, dobra relacja pozwoli zobaczyć, czy to jest właśnie coś, co zaczyna mieć znacznie szerszą skalę. Czy to jest tylko taka trudność, która jest czasowa, tak, wynikająca z jakiejś w danym momencie, tak, dłuższej jakiejś na przykład nieobecności w szkole. Po pandemii to było bardzo wyraźnie widoczne, że potem dzieci nie chciały chodzić do szkoły, tak, nie odnajdywały się w tej szkole, zaczynały opuszczać szkołę. Takie dziecko opuszcza szkołę na przykład. To wtedy, jak dochodzi do opuszczania szkoły, no to znaczy, że to już jest problem poważny. Jeżeli budzi się codziennie rano albo kilka razy w tygodniu rano z bólem brzucha, z myślą o tym, że ma iść do szkoły, no to prawdopodobnie możemy się spodziewać, że to już zaczęło przybierać rozmiary jednak zaburzenia lękowego. A jeżeli chodzi o leczenie zaburzeń lękowych, czy sama psychoterapia, spotkanie z tym dzieckiem jest wystarczające? Czy trzeba tutaj prowadzić jakiś element dodatkowego leczenia, na przykład farmakoterapia? No to pewnie już tutaj pytanie do pana doktora. Natomiast to wszystko zależy od stanu klinicznego dziecka i od stopnia nasilenia. Jeżeli nasilenie tego zaburzenia nie jest bardzo silne, to można spróbować tylko od psychoterapii. Natomiast jeżeli to w taki sposób dezorganizuje życie, że uniemożliwia chodzenie do szkoły, uniemożliwia podejmowanie kontaktów społecznych, no to wtedy jest konieczna jednak farmakoterapia, ale to zawsze, zawsze tego typu zaburzenia diagnozuje lekarz psychiatra. Tak, jak najbardziej. Znaczy, to też często przejawem tej potrzeby leczenia jest właśnie przyjście rodzica z dzieckiem i rodzic mówi, psycholog prosił o dalsze leczenie, czy wspomożenie terapii, jeśli chodzi o to zaburzenie lękowe. No bo tak bywa, że dziecko nie wychodzi, nie chodzi do szkoły, zupełnie nie ma kontaktu z rówieśnikami, udaje się włączyć lek. I widzimy, że ta zmiana polega na tym, że jest jakiś kolega, który się pokazał, dziecko zaczyna chodzić do szkoły, to funkcjonowanie się poprawia. Więc są leki, które mają miejsce w leczeniu. To często są właśnie leki przeciwdepresyjne, które mają działanie również przeciwlękowe. Ta grupa leków, o której mówiłem, i mają miejsce również w terapii zaburzeń lękowych. A porozmawiamy teraz o zjawisku samookaleczania, o którym też było wspomniane, ale chyba nie tak dużo w czasie wykładów. Czy wiemy, dlaczego dzieci to robią i jak powinniśmy reagować? Ja trochę o tym wspomniałam, mówiąc o zaburzeniach z obszaru borderline, że często właśnie samookaleczanie jest przejawem, że do tego rodzaju zaburzeń dochodzi. One mają oczywiście szerszy zakres, czyli trzeba wtedy oczywiście zobaczyć, czy to dotyczy danego dziecka. Natomiast często też towarzyszy temu właśnie uczucie pustki, problem z określeniem tożsamości, bardzo silny lęk przed odrzuceniem. I samookaleczanie jest wtedy taką formą jakoś odreagowania, takiego też poczucia jakoś mocniej siebie w taki chory sposób. Więc jeżeli widzimy, że tak się dzieje w przypadku dziecka, to na pewno moim zdaniem jest potrzebna pilna konsultacja psychiatryczna i psychoterapia następnie.
I tutaj jest ważne, żeby to jednak była psychoterapia, a nie wsparcie psychologiczne, dlatego że no to jest już objaw, który mówi o tym, że coś złego dzieje się z dzieckiem, bo to jest działanie przeciwko jego zdrowiu czy życiu, że jest to działanie bardzo silnie autodestrukcyjne i w tym momencie potrzebne jest już leczenie, a nie tylko wsparcie. Bo to chodzi o takie cierpienie psychiczne, które jest na tyle duże, gdzie ulgę ta osoba odczuwa po zabaniu sobie bólu fizycznego. To jest taki mechanizm. No, być może nie można wykluczyć jeszcze takiego aspektu jak zachowania mimetyczne, że wśród rówieśników ktoś tak sobie robi, to może to jest fajne i dzieci naśladują się w tych zachowaniach. Czasami to jest chęć zwrócenia na siebie uwagi w jakiś sposób, ale nawet wtedy, no w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim nieadaptacyjnym bardzo zwracaniem na siebie uwagi, to jest właściwie problem do leczenia, bo to znaczy, że gdzieś kształtuje się jakiś nieprawidłowy wzorzec reagowania. Czyli porozmawiać z dzieckiem i od razu udać się jednak po pomoc profesjonalną, a jakbyście chcieli poradzić rodzicom, jak reagować, gdy rodzic to widzi, bo ja mogę sobie wyobrazić, że jeżeli po pierwsze dzieci to, myślę, chowają, czyli to nie jest tak od razu dostrzeżone i w momencie, jak rodzic dostrzega, no to jest jednak przerażenie. Jak rodzic powinien się zachować wobec dziecka, żeby już na tym pierwszym etapie nawet kontaktu przy zauważeniu tego typu zachowań pomóc i wspierać? No to jest to, o czym mówiłam, że jakby rolą rodzica jest kontenerowanie emocji dziecka. W związku z tym, bez względu na to, jak rodzic jest przerażony, powinien jednak mimo wszystko powstrzymać swoje emocje i podejść do tego z całkowitym spokojem, żeby dowiedzieć się, na czym polega ta trudność. Tymczasem część rodziców panikuje, a część rodziców udaje, że nie widzi. Co jest tak samo odrzucające dla dziecka, no bo ono robi to też po to, żeby ktoś jego cierpienie zauważył. I jeżeli tego cierpienia nie zauważymy na etapie okaleczenia, to kolejnym krokiem może być próba samobójcza, która zwróci czyjąś uwagę. Więc żeby nie doszło do tej eskalacji, to warto się tym zająć i zwrócić uwagę, tylko jakby nie reagując swoimi emocjami, tylko traktując to tak, jak to jest, czyli jako objaw czegoś, co się dzieje. Bardzo mądre uwagi, chociaż myślę, że często rodzice... No rodzicom też jest trudno, prawda, w takich sytuacjach, więc no, myślę, że to... Rodzic jest dorosły. Tak, rodzic jest dorosły i powinien tą odpowiedzialność odczuć i pokazać, prawda, bo dzieci wymagają wsparcia. Rodzic powinien wspierać. Jeszcze takie pytanie dotyczące depresji. Czy są jakieś różnice w symptomach pomiędzy depresją u dzieci a dorosłych? Wspomniał tutaj pan doktor, że znaczących nie widać, ale czy rzeczywiście tak jest? Ta różnica polega głównie na tym, że trudniej tą depresję u dzieci tak rozpoznać, bo ona może się przejawiać na wiele sposobów. Objaw, który na początku może zupełnie nie przywodzić na myśl depresji. Potem się może okazać, że jest depresją, jak to właśnie, nie wiem, no, leżenie w łóżku cały dzień na przykład, prawda? Większa drażliwość, agresja, to są te różnice między dorosłymi a dziećmi. Bywa, że jest właśnie ta senność jako dominujący objaw. U dorosłych są zaburzenia apetytu, gdzie zwykle częściej dochodzi do utraty łaknienia, natomiast u dzieci to jest rzadziej. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie autodiagnozy depresji, bo można wykonać taki test w internecie, czy dzieci, raczej nastolatkowie, przypuszczam, że mogą częściej sięgać właśnie do takiej oceny testu na depresję. I czy faktycznie tak jest, że nastolatkowie, kiedy wykonają sobie taki test, twierdzą, o, mam jakiś stan przeddepresyjny albo depresję. Czy to jest coś, co ich motywuje do szukania pomocy?
czy raczej zdarzają się takie właśnie przypadki, kiedy przychodzi nastolatek do specjalisty i mówi, zrobiłem sobie taki test, wyszła mi depresja, co mam teraz zrobić? No, porozmawiam z lekarzem, po prostu. Tak, porozmawiam z lekarzem, żeby to zweryfikować, no bo na pewno nie bez przyczyny ktoś próbuje sobie coś sprawdzić, tak, że coś go niepokoi, coś się dzieje. Ale tak jak wspomniałem, takie narzędzia internetowe no nie muszą mieć takiej dużej wartości diagnostycznej. Niemniej jednak, jakby ta punktacja była bardzo wysoka i ktoś byłby szczery w tych odpowiedziach, no to pewnie coś jest na rzeczy. Rozumiem. A ja może przejdę do takiego tematu, który ja osobiście bardzo lubię, bo zdecydowanie wolę zapobiegać niż leczyć. Tym bardziej, że lekarzem nie jestem. Jak możemy kształtować u naszych dzieci tą właśnie odporność psychiczną? No, no świat jest brutalny, jest coraz trudniejszy. Jak przygotować je na to? Jak je wspierać, żeby były silnymi dziećmi, psychicznie silnymi? Podstawą silnego psychicznie dziecka jest jego relacja z osobami najbliższymi, bo to ona daje mu tą siłę. Dziecko jakby samo nie tworzy swojego obrazu. Ono się przegląda w oczach najbliższych. Więc ta relacja jest takim kluczem do tego, żeby dziecko rosło silne. Musi mieć zaufanie do rodziców, bo owszem, świat jest niebezpieczny, ale kiedy czujemy niebezpieczeństwo, to co robimy? Zwracamy się po pomoc. Więc nauczenie dziecka, że zwracanie się po pomoc jest w porządku, jest następnym takim elementem, który sprawi, że dziecko będzie silniejsze, że nie będzie się bało czy wstydziło prosić o pomoc. Też jak nie będzie się bało popełniać błędów. Bo jeżeli w rodzinie jest taka kultura, że za błędy się karze, to dziecko będzie nie wykształci w sobie takiej wiary w to, że nawet jak coś zrobi i coś się nie uda, albo coś pójdzie źle, że będzie mogło coś z tym zrobić. Więc to też jest taki ważny element. Więc generalnie budowanie relacji w rodzinie. A nie ma relacji bez spędzania wspólnego czasu. Tak. Więc to chyba przejawiało się też, przewijało przez wiele waszych wykładów, że rodzice, opiekunowie muszą z tymi dziećmi spędzać po prostu czas i rozmawiać z nimi i przez to budować właśnie to zaufanie, poczucie akceptacji i poczucie bezpieczeństwa. Ale też uznawać uczucia dziecka, bez względu na to, jakie one będą, choćby były najtrudniejsze do zniesienia. To przyjmowanie ich, pomieszczanie ich w sobie, nieodreagowywanie na dziecku i takie uprawomocnianie, że ono ma prawo czuć różne rzeczy, choć nie wszystkie może robić. Miniony rok to niechlubny rekord, jeżeli chodzi o ilość samobójstw wśród dzieci i młodzieży. I takie pytanie, które właśnie dotyka kwestii prób samobójczych wśród tej grupy. Jakie przyczyny monitoruje się w przypadkach właśnie prób samobójczych? Czy to są schorzenia psychiczne, czy jakieś poczucie krzywdy, które dziecko bądź młody człowiek doświadcza, czy kwestia odrzucenia przez rodziców, przez społeczeństwo? Jakie są najczęstsze przyczyny właśnie tych prób samobójczych? Ja nie znam dokładnych statystyk i pewnie to jest trudne do zbadania dokładnego i analizowania, ale no, można wrócić do tych czynników ryzyka, które są dobrze znane, prawda? Czyli poczucie osamotnienia, poczucie bycia bez wyjścia, tak? Czyli brak osoby, do której można się zwrócić, współistnienie uzależnienia od substancji, czyli alkohol, czy narkotyki, to jest coś, co no, zwiększa to ryzyko zachowań samobójczych. Poprzednia próba samobójcza to już jest kilka razy większe ryzyko kolejnego takiego aktu. I to są te rzeczy, które powinny no, być przyczyną jakiejś zwiększonej czujności, mając tę wiedzę, przy budowaniu jakiejś profilaktyki dla zapobiegania tego rodzaju zachowań. Myślę, że też to, co mówiliśmy, czyli przemoc rówieśnicza,
staje się często przyczyną samobójstw, szczególnie w okresie nastoletnim, gdy się bardzo dużą wagę przykłada do wyglądu, do właśnie relacji, akceptacji wśród rówieśników i dzieci, które są odrzucane, wyśmiewane, czy w jakikolwiek sposób, nie wiem, jakoś tak zostawione gdzieś poza, a nie mają takiego wsparcia w rodzicach, czy też nie mają tej relacji takiej skrystalizowanej, że mogą przyjść z tym do rodziców i mają do kogo z tym pójść po prostu, to też wtedy no, decydują się na ten najgorszy krok. Więc dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w szkołach też wychwytywać te sytuacje przemocy. Żeby prowadzić na przykład warsztaty, których się pokazuje, co jest przemocą. Warsztaty, które przeciwdziałają przemocy wśród rówieśników. Internet, czyli też funkcjonowanie w social mediach, które sprawia, że właśnie można być zhejtowanym, bardzo tak naprawdę skopanym, że tak powiem, przez rówieśników czy przez różne osoby w internecie. Jeśli do tego się ma takie niestabilne poczucie własnej wartości, jakoś zaburzone też relacjami rodzinnymi, to naprawdę nie ma do czego, na czym się oprzeć. Myślę, że tutaj też warto o tym wspomnieć, że te statystyki są znacznie zaniżone. Dlatego, że my mówimy o tych próbach, które się zakończyły swoistym powodzeniem. A jest cała grupa prób samobójczych, które w ogóle nie są rejestrowane, ponieważ rodzice z różnych powodów nie chcą tego zgłaszać. Jeżeli dziecko przyjmie małą liczbę tabletek i samo się obudzi, to często nawet taka próba nie jest nigdzie zanotowana, nigdzie zgłoszona. Głównie ze względu pewnie na jakiś wstyd rodzinny, czy jakąś taką to poczucie rodziny, że to w jakiś sposób jej zagraża. A myślę, że to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że to jest konieczne, żeby w takim przypadku dziecko trafiło do specjalisty, nawet wtedy, jeżeli zjadło 5 tabletek. Bo próba jest próbą. Dziecko może nie umieć ocenić, czy ona będzie skuteczna, czy nie, ale podejmuje taką próbę. A w jaki sposób dziecko komunikuje właśnie wcześniej, zanim podejmie tą próbę samobójczą? Czy rodzic może gdzieś na jakimś etapie wyłapać? Jakie to są sygnały? Dziecko, które jest smutne, przygnębione, które się wycofuje z różnych relacji, którego nic nie cieszy, a dziecko, które się boi, które nie chce chodzić do szkoły, ono gdzieś o tym to pokazuje gdzieś. Jak choćby to, że pojawia się ten ból brzucha przed pójściem do szkoły. To już jest sygnał, że dzieje się coś złego. Jeżeli mamy dobry kontakt z dzieckiem, to ona nam powie. Tak, wystarczy, że wspomni o tym. To może być mimochodem powiedziane, ale jeśli pada taka deklaracja, że lepiej byłoby nie żyć, to już trzeba to jakby pochwycić. Od razu reagować, tak? Dokładnie. To ja może zadam jeszcze już ostatnie pytanie w naszym panelu. I gdybyście chcieli poradzić rodzicom, ale też nauczycielom, jak skutecznie słuchać i słyszeć nasze dziecko? Przede wszystkim w ogóle słuchać. Słuchać, nie spieszyć z ocenami zbyt szybkimi. Nie porównywać też pokoleniowo, bo to jest też bardzo często my w waszym wieku i tak dalej, bo to jest zupełnie bez sensu, bo ten czas jest zupełnie inny od czasu, który był kiedyś i nie da się ich porównać. A ponadto każde dziecko przeżywa inaczej, więc słuchać aktywnie i w ogóle słuchać, tak jak powiedziałam, bo z tym jest duży problem. Ja też myślę, że to słuchanie dziecka, to ono powinno być takie, w jaki sposób my sami chcielibyśmy być słuchani. Bo dziecko to też człowiek, tylko trochę mniejszy. I jeżeli mnie samą irytuje doradzanie, filozofowanie, albo w jakiś sposób mówienie mi, że nie powinnam czuć tego, co czuję, to na 100% będzie to też trudne dla dziecka. Więc powiedziałabym, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. A też nie pamiętam kto, ale ktoś powiedział, że żeby słyszeć,
Wystarczy mieć otwarte uszy. Ale żeby słuchać, trzeba mieć otwarte serce. I to bym właśnie powiedziała rodzicom. I mam też na koniec taką historię, jeżeli mogę, że ktoś kiedyś spytał pewnego bardzo mądrego lekarza, co jest receptą na większość ludzkich dolegliwości. I ten lekarz odpowiedział mu, że miłość. Wtedy on go spytał, a co robić, jeśli nie skutkuje? Odpowiedział mu, podwoić dawkę. Dziękuję za tą myśl, tak. Najważniejsza jest miłość. Czy pan doktor Paweł Zagorzony jeszcze chciałby coś... Zgodziłbym się z tym dawkowaniem, tak. Dawkowaniem, czyli dawka miłości podwojona, potrojona. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za te wszystkie istotne wskazówki. Mam nadzieję, że materiał z tej sesji pytań i odpowiedzi będzie dobrym materiałem dla naszych widzów, dla wszystkich rodziców, dla opiekunów, dla wychowawców, dla pedagogów, dla wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży jest ważne, jest cenne. Więc mamy dużo do zrobienia, do nadrobienia pewnych rzeczy. Społeczeństwo się nasze zmienia, dużo nowych wyzwań. To zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest ważne. Ważne też jest nasze zdrowie, bo od zdrowych rodziców też zależy zdrowie dzieci. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższej gdzieś tam przyszłości, by mówić jeszcze coraz więcej o takich szczegółach dotyczących kwestii czy diagnozowania, profilaktyki, tego, co możemy zrobić w obszarze zdrowia psychicznego. Dziękuję Państwu za wszystkie pytania i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.